Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy gdzieś, no a mianowicie jesteśmy na terenach już Faring. Niestety nie mamy mapy tego miejsca, więc ciężko będzie nam się zorientować, gdzie konkretnie się znajdujemy. Coś myszka mi szwankuje dzisiaj. Znowu, czasami się tak zdarza. Okej, już chyba trochę lepiej. Zobaczmy, co możemy znaleźć. Możemy wejść na górę, możemy iść też na wprost. Mnie bardziej zastanawia, czy tam się dało wejść na górę, czy się nie dało. Bardzo coś głośno mi muzyka gra. Czy ja mam dobrze słuchawkę założoną? O kurczę. Mam już tak zrąbane słuchawki, że one... delikatnie się muśnie i się zaczynają przyciszać. Coś jest nie tak bardzo. Tu było jakieś przejście, czy nie było? Nie, na ten most się trzeba dostać trochę inaczej. Ewentualnie może jakoś tędy? Kurde, ja tak mówię i siebie samej nie słyszę. Ale dziwnie. Dobra, no nie wiem. Muzyka na pindala. Tutaj nie było przejścia. Tak się chciałam tylko upewnić, bo mi się coś nie podobało bardzo. No i zobaczymy, lewo albo prawo. Ja bym najpierw poszła w sumie w lewo, chociaż w prawo było więcej przeciwników, ale niech będzie, że najpierw pójdziemy tutaj. Tu jest dużo roślin. Moi drodzy, no nagrywam na zapas, bo już wspominałam w którymś filmie, że jedziemy do Włoch na tydzień. Okej, to są tylko gobliny. Tydzień to bardzo dużo czasu, więc... tak naprawdę 4 odcinki muszą wyjść wtedy. Plus jeszcze muszę mieć na poniedziałek, bo jak ja wrócę w niedzielę wieczorem, to nie będzie kiedy nagrać filmu dla Was. Także przysiadłam trochę i... wczoraj nagrałam 3 odcinki, dzisiaj to już jest drugi, który nagrywam. Zobaczymy, czy uda mi się nagrać jeszcze jeden. Albo i nawet 2. Czy to jest ten most, który żeśmy widzieli z dołu? Prawdopodobnie tak. Tutaj tylko broń, nie potrzebujemy tego. Prościej by było, gdybym wiedziała, gdzie my w ogóle się znajdujemy, nie? Na razie to tak nie za bardzo wiemy. To słabe, że nie wiemy. Na szczęście przywódca już kipnął. O, czy to jest ten most, czy to był inny most? Nie wiem, inny chyba, to nie jest ten. Albo i jest. Szczew królewski. Muszę któregoś razu przysiąść do tych stałych mikstur. Tu jest jakieś zejście. Nie wiem, czy mi się to podoba, bo kompletnie nie znam tego terenu, więc tak naprawdę nie wiem, co nas tutaj czeka. Zrobiłam sobie kawę do nagrywania. Wróciłam późno do domu. Czy późno, o 15. Ale późno, bo normalnie bym była gdzieś, nie wiem, o drugiej? Przed drugą bym była w domu. Dlatego, że mieliśmy dzisiaj wycieczkę do biblioteki organizowaną przez babkę na zajęciach. Co tam się dzieje? Coś trującego kogoś zagryzło. A, one zagryzły szczura. Dobra, rozumiem. Cześć. Panie wilku. Nie wiem, czy ten las to jest dobry pomysł. Wiecie, nie mamy teraz punktu odniesienia, bo nie mamy mapy. Szkoda. Przynajmniej mi nic nie wiadomo o tym, żebyśmy mapę mieli, więc chyba mapy nie mamy. Fajnie by było, jakby się okazało, że tu jest ślepy zaułek. I chyba nie jest tak w istocie. Tam coś jest. Wydaje mi się, że te drogi... ta z tamtą będą się łączyć chyba. Ojej. Ale się zwaliłam. Niedobrze. Nie trafiłam w tego ścierwojada jakim prawem. Dobra, ale na 1000% te drogi się będą łączyły ze sobą. Tu są ścierwojady, więc od razu
mi podpowiada, żeby iść tędy właśnie. I chyba tak jest w istocie, tak jak powiedziałam. Albo i nie. Albo i tak, tu jest jakaś też przejście, jakaś... Kolejny szczaw królewski, no gra mnie obsypuje. Ewentualnie ja umiem szukać, tym razem bardzo dobrze może mi iść po prostu szukanie. No nie uwierzę, że tam nie mogę wejść. To też jest jakaś jaskinia, tylko że tu jest chyba ślepa jaskinia, nie ma przejścia. To by znaczyło, że jednak te drogi się nie łączą, chyba że łączą się na późniejszym etapie na przykład eksploracji. Tak też może być. Nie wiem, no musimy eksperymentować z tymi ścieżkami, którymi podróżujemy. Tam na dół też da się zejść. Tutaj też bez roślin. Może na przykład ta ścieżka nas tam zaprowadzić, bo tutaj też taka jest. O, dotarłam chyba do buntowników. Ej ty, kim jesteś? Żołnierzem króla. Jak i ty. Każdy może tak powiedzieć. Nic z tego. Dopóki ktoś za ciebie nie poręczy, nie przejdziesz. Mam tu list. Przeczytaj go. Dobrze. Wszystko w porządku. Możesz przejść. No okej, to było szybkie, powiem szczerze. Tu jest dużo ludzi. Hej, ty. To chyba będzie więcej jej rzeczy do roboty. Jak wygląda sytuacja? Na razie wszystko w porządku. Okej, tu można wejść. Ja sobie pookradam to wszystko, co mogę tylko. I pogadajmy, no. Zapasy bełtów. Witaj, witaj. Chciałbym. Chcesz coś kupić? Handluję bronią i innymi towarami. Pokaż mi swoje towary. Okej, okay, masz jakieś fajniejsze bronie w sumie, ale mi nie chodzi o bronie. Chodzi mi o mapę regionu. No i on nie ma teleportera, czyli teleporter ma ktoś inny, podejrzewam. Dobra. Najważniejsze, że już mamy mapę, bo będziemy mogli się zorientować, gdzie jesteśmy. Ej, jesteśmy w zamku Lorda Baldwina. No to ciekawie. I tam w dole żeśmy chyba widzieli dom Melchiora, coś czuję. Do Vengardu. Stara chata myśliwska, to jest chyba ta, gdzie był ten Joker, nie? Okej, czyli jakbyśmy poszli tam, to byśmy trafili na obóz bandytów, na to wychodzi. Czyli tutaj nam się w pewnym momencie drogi i tak raczej połączą. Hej, ty. Za króla. Za króla. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Kiedy zaczynamy? Mogę cię podszkolić we władaniu jednoręczną i dwuręczną bronią. Okej, to dziękuję na razie. Tam na górę chyba tam nic nie ma. Nie pokazuje mi przynajmniej lokatorek. Najwyżej jakaś osoba, ale też nie widzę. Tu są mezurki, stoły alchemiczne. Ile ja mam szczawi królewskich? Czy to będzie załamanie, bo będę ich miała ich aż tyle, czy jednak nie? Mam 30, o Boże. 34 szczawie. Wiecie, co zrobimy? Od razu, z buta. Mikstury specjalne. Eliksir życia. Robimy razy 10 od razu. Jakby to zrobić teraz dalej, bo... Eliksir życia to na pewno się przydadzą. Zręczność nam niedużo zostało. Myślę, że moglibyśmy zrobić eliksiry zręczności właśnie ze 3 na przykład. Albo 4, bo mamy 24 szczawie. Nie, jeden sobie zostawię, bo może być potrzebny do jakiegoś zadania. O, mam 20 smoczych korzeni. Ja pierdolę, nie?
No dajcie żyć. Jeszcze mam świerszczowe. Gdzie te moje szczawy zniknęły? Przesunęły się wyżej, czy nie? 21 mamy, dobra. Zróbmy sobie jeszcze 10 eliksirów życia. Czyli będziemy mieli 20 eliksirów do HP. Dobra, pijemy to. Do zręczności sobie zrobię jeszcze jeden, żeby mieć 300 z ręki. Zastanawiam się, czy nie zrobić jeszcze 10 do zdrowia. Ale też nie wiem, jak z tą... Kurde, z tą siłą, bo z jednej strony do tej siły bym już nie dawała chyba punktów. Na razie też gra ode mnie nie wymaga więcej zręczności. Eliksir zręczności, jeszcze jeden zrobimy. Teraz już też będziemy mogli przynajmniej króla okraść i w ogóle. Już chyba nie będzie osoby, która będzie wymagała więcej. Chyba, że w Górniczej Dolinie ludzie będą wymagać bardzo dużo, ale wątpię. Dobra, podbustowaliśmy się nieźle. No, kurde, mogłabym jeszcze zrobić 10 w życie, ale na razie może lepiej zostawić te szczawie. Mogą być potrzebne do czegoś. To też nie jest tak, wiecie, że one... No, mogą być potrzebne do zadania na przykład. Dlatego mi ich gra aż tyle daje. Mamy teleporter do obozu. Tu jest Brax. Wygląda jak szef. Ma największy topór. Jest też Aidan. Czy ty się fochniesz, jak ja sobie to wezmę, no, otworzę? Czy nie? Nie. Prawo, 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 lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Kruczy dziób. I zapas bełtów. Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. W takim razie, witaj. Nazywam się Aiden, jestem przywódcą buntowników Feryn. Nosisz zbroję królewskich wojowników. Służyłeś w wojsku. Istotnie, tak. Walczyłem w bitwie pod Feryn, a także pod Engardem. Ale kiedy królewskie wojska zostały zmiecione przez orków, ja, jak i wielu innych, ukryłem się w górach. Kiedy moje rany się zagoiły, ja i jeszcze kilku uchodźców podjęliśmy decyzję, by dalej stawiać opór orkom. Kiedy zebrało się nas więcej, rozpoczęliśmy aktywną walkę o wolność naszego kraju. Po prawdzie, w pierwszych starciach ponieśliśmy wielkie straty, bo wśród nas było dużo rolników, nie umiejących dobrze władać bronią i nie mających żadnych szans w starciu z orkami. Ale potem postanowiliśmy się ukryć i poświęcić czas na szkolenie wojowników, tylko od czasu do czasu atakując pojedyncze oddziały orków, w celu osłabienia wroga. Takimi atakami raczej orków nie pokonacie. Rozumiem, że to jest tak samo, jak szturchanie trolla igłą, ale na większe operacje jesteśmy wciąż zbyt słabi. Tu kiedyś był zamek. Tak. Należał do czcigodnego lorda Baldwina, który wypłynął wiele tygodni temu z Engardu na swoim okręcie. Nie mam pojęcia, co z nim się stało. Nie zdziwię się jednak, gdyby, podobnie jak wielu innych królewskich wojowników, zginął. Lord Baldwin. To przecież mój dowódca. Powiedziałem ci, że przypłynąłem na okręcie Albatros. Nie znałem nazwy jego okrętu. Ale to ciekawy zbieg okoliczności i cieszę się, że Lord Baldwin żyje. Co tam u niego? Nieźle. A ty dobrze go znasz? Nie, ale znałem jego syna, Gantrama. Walczyliśmy razem w bitwie pod Feryn i tam niestety zginął. To akurat wiem. Co możesz mi powiedzieć o Gantramie? Cóż, zawsze był odważnym i lojalnym wojownikiem Innosa, człowiekiem, do którego nie można czuć nic innego jak bezgraniczny szacunek. Nas, prostych giermków, zawsze traktował przyjaźnie, po ludzku, jakbyśmy byli tej samej rangi co on. A to wiele o nim mówi. Nie jest to często spotykane wśród różnych ważnych osób. Wystarczy wspomnieć sobie hrabiego Garaa i lorda Reginalda. Tak. A co z nimi? Dwóch pozbawionych skrupułów tyranów, którzy przed niczym się nie kofną. Traktowali nas jak zwykłych chłopów i służących, wyciskali z nas wszystkie soki. Nie obchodzi ich to, czy ktoś ma kłopoty, jest chory, czy może za stary. Każdy, kto nie może pracować na farmie, musi natychmiast ją opuścić. Bez wyjątków. Znam wielu ludzi, którzy z powodu tych dwóch musieli opuścić swoje domy i przenieść się w inne miejsce. A niektórzy zaginęli bez wieści. Jak tylko sobie pomyślę o tych świniach, zaraz krew mnie zalewa.
Nie zdziwię się, jeśli kiedyś przekonają króla do sojuszu z orkami. Cóż, tu trochę przesadziłeś. Gdyby król nie mógł im zaufać, nie byliby jego doradcami. No, może i przesadziłem. Ale nadal byłbym bardzo ostrożny w stosunku do tych dwóch. Co z tą wieżą na granicy z Nordmarem? O, bardzo nas martwi. Dopóki orkowie trzymają ją pod swoją kontrolą, mamy mocno ograniczone możliwości przemieszczania się. Ale jej przejęcie jest zbyt ryzykowne. Gdybym tylko miał więcej ludzi. A co, jeśli zdobędę wam tę wieżę? Cóż, skoro sam się zgłaszasz, nie mam nic przeciwko. Ale bądź ostrożny. Mogę wam czymś pomóc. Chcesz pomóc? Doskonale. Akurat mam dla ciebie zadanie. Co mam robić? Wysłałem jednego z moich ludzi do buntowników z Manteri, aby wysłali nam posiłki. Posłaniec powinien wkrótce wrócić, teraz prawdopodobnie czeka w naszym tajnym miejscu. Czy mógłbyś się z nim spotkać? Znajdziesz go w chacie, w górach, za wioską, jeśli pójdziesz w kierunku Engardu. A można dokładniej. Przed mostem prowadzącym do Engardu jest ścieżka wiodąca w góry. Tam też znajduje się chata. A co mam przekazać posłańcowi, żeby mi uwierzył? Po prostu mu powiedz, że przychodzisz ode mnie. To wystarczy. Za króla. Za króla. Czy mi się wydaje, czy my już Nolana żeśmy spotkali? Co słychać? Dobrze. Chciałbym o coś zapytać. A więc? Możesz mi pokazać, jak stać się silniejszym. Oczywiście. Mogę cię nauczyć, jak poprawić swoją siłę i zręczność. Dobra, no nie dziękuję. Tu są fajowe eliksiry. Dobra. Najważniejsze, że mamy, wiecie co? O Jezu, kto budował te schody? Nie wiem, nie wchodzę na górę. Najważniejsze, że mamy teleport. O resztę już się można wtedy mniej martwić. Witaj, co tu robisz? Czekam tutaj, aż się skończy ta głupia wojna. I mam wielką nadzieję, że orkowie jej nie wygrają. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Jeśli masz wystarczająco dużo doświadczenia, mogę cię szkolić. Dobra, kusza i łuk też na razie podziękujemy. Tutaj byłam. Tutaj jest jakieś wejście na górę. Aha, dobra, te schody nie prowadzą donikąd. Tam jest coś na dole. Oła. Trochę mi się oberwało. Roślina lecznicza. Chyba nie o to chodziło, żeby tędy wyskakiwać. Z tobą gadała mnie. Tak, ty mi handlowałeś, sprzedawałeś mi mapę. A, bo to tutaj mi pokazywało rzeczy. Dobra. Lary. Jakiś kowal tu był, czy nie było? Tu jest warsztat. Może się przydać kiedyś. Tu nic nie ma. Nie wiem, czy ja już pogadałam ze wszystkimi tutaj? Chyba by na to wychodziło, że tak. Teraz ktoś tam wszedł na górę. Zobaczmy. Shane. Hej. Okej, ty też możesz mnie ćwiczyć, dobra. Czyli chyba pogadaliśmy z każdą osobą tutaj, dobrze mi się wydaje. No a jak nie, no to znajdziemy jeszcze dodatkowe osoby, myślę, że później. Jeszcze raz sprawdzimy na górze, czy na pewno. Tu był Brax, rozmawialiśmy i tu był Aidan i rozmawialiśmy, dobra. Wysłannik buntowników. Przed mostem prowadzącym do Vanguardu. Chyba, że chodzi o Jokera, nie? Możliwe. Kurde, nie da mi nic za bardzo teleport, nie? Jak już, to trzeba będzie się tam wrócić na nogach. Dobra, i tak bym się chciała cofnąć, bo tutaj żeśmy zaszli tak całkiem przypadkowo.
jak wiecie, bo szliśmy też tutaj, przez tą jaskinię i tam jeszcze powinno być przejście dodatkowe. Tam było właśnie to obozowisko bandytów i tam pewnie będzie banda Ortegi znając życie. Także wypadałoby wrócić i zobaczyć. To było tu. Tutaj żeśmy bili te gobliny. W sumie jak już tu jesteśmy, to już nie jest tak daleko się cofnąć do tej chaty i zobaczyć. Możemy zerknąć, zaraz tam pójdziemy na drugą stronę. Ale chętnie zobaczę, czy to nie jest tak, jak ja myślę. Ty coś wiesz na ten temat? Nie wiesz nic. Ty może i nic nie wiesz, ale tu była chata. A jak nie tutaj, no to... Przychodzę od Aidana. Od Aidana. Więc to ty jesteś tym umyślnym, na którego czekam. Tak, to ja. W takim razie, cieszę się, że cię poznałem. Przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem. Dziękuję, Jokerze. Masz jakieś wiadomości dla Aidana? Mam. Dowiedziałem się od jednego uchodźcy, że oddział orków z Nordmaru, kierujący się do Ferym, zatrzymał się w lesie, nad obozem Aidana. Orkowie. Tak blisko zamku. Tak. Niestety nie znam dokładnej lokalizacji. Ale oczywiście trzeba się nimi zająć, zanim was odkryją i wezwą posiłki z Ferym lub z wieży strażniczej. Dobrze. Powiadomię o tym Aidana. To wszystko. Nie. Mam też dla niego list od buntowników z obozu w górach Manterii. Oto on. Doskonale. Przekażę go Aidanowi. Bądź ostrożny. Zauważyła mnie grupa orków, kiedy szedłem przy granicy z Engardem i odtąd mnie śledzą. Może ci się poszczęści i już przestali mnie ścigać. A może, wręcz przeciwnie, będą na ciebie czekać gdzieś na drodze do zamku. Dziękuję za ostrzeżenie. Będę ostrożny. Powodzenia. Za króla. Niech żyje król! No i dobra, dobra. Nie spodziewałam się, że to ten typo, ale to nawet lepiej, bo przy okazji już żeśmy tego questa zrobili. Weźmy sobie, zwiększmy zasięg widzenia, jak mogę. I zejdziemy jeszcze raz na dół. Chciałam powiedzieć bez szwanku, ale chyba za późno. I zobaczymy. Tam były te ścierwojady, więc ruszymy teraz w ich stronę. Teleport mamy. No i mam za swoje. Schowaj tę broń. No dawaj. Dobra, no niestety panowie czekali na mnie, ale to nic. I teraz zobaczmy po tej stronie, czy coś się zmieniło. Znaczy zmieniło, nie byliśmy tutaj. Trochę się wkurzę, jak się okaże, że to jest ślepa droga, bo byśmy już dawno tutaj to zbadali, ale chyba nie jest taka w 100% ślepa. Nie, tam można iść dalej też. Są tutaj jakieś rośliny po drodze, także za chwilę się też nimi zajmiemy. No i dobra. No ale dawaj mi ten korzeń leczniczy. Tutaj był rdeścik na końcu. I szczaw królewski kolejny, dobra. Kurde, no zastanawiam się. Myślę, że w HP byśmy dali dalej te szczawie królewskie wydawali, bo ta siła, czy tak bardzo będzie mi potrzebna, i tak już mam jej bardzo dużo. Okej. Idziemy w jakieś góry. Wydaje mi się, że idziemy w stronę obozowiska bandytów, bo tutaj jak się patrzy na mapę... Tam w ogóle wioska jest jeszcze.
Najbardziej się nie mogę doczekać, aż znajdziemy ten miecz na polu bitwy. Są bandyci. Tu się nam przyda, coś czuję, deszcz ognia, bo oni są dosyć wytrzymali, nie? Nikt nie chce o tym. Dobra. Mamy rabusiów. Możliwe, że będzie gdzieś jakiś teleport do tego miejsca. Jest Ramirez. Notatka dla Ramireza. Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Sakiewki. No sakiewek to ja nie potrzebuję, już ich od dawna też nie otwieram. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Taki sam kod chyba, nie? Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Wszędzie te same kody i ten sam lucik w sumie. Ale mamy list, także zobaczmy go. Ramirezie, zlecam Ci zakopanie części naszego łupu na wschód od wieży strażniczej w Farim, wysoko w górach i na granicy z Nordmarem. Jest niepozorna jaskinia. Wejdź do jej wnętrza, zakup złoto i zaznacz miejsce czerwonym krzyżem. Ortega. Poszukiwanie łupu. Ścigany. Tak jest. A czy ten list to ja mogę przeczytać? Chyba mogę. Witaj, Aidanie. Orkowie ponoszą się w Monterze. Cała okolica to jednolite pole trupów. Tylko nieliczni zdołali ocalić, w tym moi ludzie. W tej sytuacji wsparcia przysłać Ci nie mogę. Curtis. No, do adresata dostarczymy. Tylko na razie jeszcze zakończymy wątki tutaj. Po drodze. Możliwe, że tutaj już nie będzie bandytów. To się zapowiada, że tutaj da się wejść i coś by tutaj mogli ukryć twórcy, ale nie ma nic. Tak czy inaczej sprawdzimy cały ten teren. A żeby potem nie żałować, że gdzieś żeśmy nie doszli, czegoś żeśmy nie zrobili. Szczególnie, że tutaj jest jakieś dalsze przejście. A kto wie, może dostaniemy jakiś teleport. O, tutaj jest do tej wioski, nie? To jest wioska? Tak jest. Droga do wioski. Pewnie opanowana przez orków, nie? Nie zdziwiłabym się. Zaraz zobaczymy zresztą. Tutaj ciemno. Nie, przez bandytów. O kurde. Spadnie mi któryś pewnie zaraz na głowę. Ajajaj.
No i znowu kolejny poziom. Ja nawet nie mam na co wydawać punktów za bardzo. Gdzie mój kryt? Ja nie mam przypadkiem 100%? Mam po prostu. Chłop był chyba aż tak silny. Aha, tutaj nic nie ma? XD. Dobra, nieważne. Tam jeszcze żyje jakiś jeden rabuś. No tutaj też nic nie ma. Dobra, nawet nie jeden, tylko dwóch. Tutaj nawet za dużo to nie ma, powiem szczerze. Po prostu sami rabusie. O, tam coś jest też ciekawego. Kurde, gdzie ja chodzę? Tutaj jest droga tak jakby do pola bitwy, nie? To wiecie co? Może jeszcze byśmy zeszli najpierw? Nie wiem, bo to miejsce tak trochę... dziwnie jest zbudowane. W sumie nie wiadomo za bardzo, którędy iść. Nie lubię za bardzo takich właśnie miejscówek. Chyba możemy powiedzieć w ogóle, że banda Ramireza już wącha kwiatki od spodu. Ty, zrobiliśmy kółę... zaraz, co? Aha, bo ja wyszłam na górę, dobra. Ej, okej, nieważne. Myśmy poszli górą wcześniej, a tutaj jeszcze można iść dołem. Okej. Ma to trochę więcej sensu. To już nie pierwszy raz w tej modyfikacji, jak wszystkie drogi prowadzą tak naprawdę w jedno miejsce. Więc nie powinno mnie to za bardzo dziwić. No nie wiem, gdzie my idziemy. Tu jest chyba ślepa droga. A te kąsacze miały jakiś problem ze sobą. Dobra, słoneczny aloes w ogóle znalazłam. I szczaw królewski, i tu jest ślepa droga. To perfekcyjnie nam idzie zwiedzanie świata. Już wiemy w takim razie, że możemy przejść na spokojnie górą. I nic nie stracimy. Tędy. W ogóle też ciekawe, że przez taką wioskę jest przejście, wiecie, gdzieś dalej w góry, nie? Chyba właśnie w stronę tego pola bitwy, bo... no chyba, że nam się droga połączy mniej więcej z tym obozem buntowników, a z tym, nie? Tak też może być, że nas to doprowadzi w bardzo podobne miejsce. Tam coś jest, jakiś ten krąg. Chciałam powiedzieć, że to miejsce jest dosyć opustoszałe, ale... o kurna!
Dosyć silne te psy, nie sądzicie? Jest normalnie skóra orkowego psa? Nie, jest skóra wilka. Trochę bez sensu. Gdzie my jesteśmy? No, jesteśmy przy tym polu bitwy, tak już prawie na miejscu. Muzyka tutaj nie jest zbyt ciekawa. Co to są nieumarli? Tam dalej? Nie, zarażone szczury są wszędzie. Kurde, ej, creepy. A ciekawa jestem, jakbym najpierw postanowiła po tej stronie pochodzić, a potem iść w stronę tego pola bitwy dopiero. No tutaj się spodziewałam orkowych psów. W na pewno większej ilości. Tak, bo pole bitwy jest tam dalej. Tam jest jakiś zamek. Pewnie jest objęty przez orków. Tam też jest jakaś ścieżka do góry. O, wiem w sumie. Możliwe, że nas to zaprowadzi. Która ścieżka, albo ta na dole, albo ta na górze. W okolice obozowiska buntowników, bo tam mieliśmy takie zejście. Więc jest to możliwe, że te drogi się łączą. Chyba zaiste właśnie tak jest i trafiłam w sedno. Nie wiem, w co ja mam punkty wydawać. Błędem było to, goblinie jagody znalazłam, że piliśmy tak wcześnie jednak te mikstury, wiecie? Ja czułam, że mogę beknąć z tego powodu. No, ale trudno. Kolejne szczawie królewskie, gra mnie tak częstuje. I tędy nie przejdziemy. Czyli tam, jak będę się chciała dostać, to pewnie... Pewnie właśnie przez, no tam od strony buntowników zejście. Czyli tutaj można się dostać tylko przez wioskę. No ciekawe. Ciekawie rozwiązane, ale jest pole bitwy, moi drodzy. A to oznacza tylko tyle i aż tyle, że powinniśmy znaleźć broń, której szukamy. To jest jeden wielki Armagedon, wam powiem. Fajnie by było trafić w to dziadostwo nade mną. Szczury to ja sobie mogę załatwić tak o po prostu. Kurna, a ci orkowie to mi się zrespili na głowie. No dajcie spokój. Nic nie widzę. A to nordmarscy orkowie, oni chyba tutaj pilnują przejścia, nie?
Aha, ja tyle aż roślin zebrałam, że aż prawie wszystkie mi się świecą. Dobra, rozumiem. Kompot mam. Nie powypijałam tego. Nie, dobra, nie bawmy się. Pełnię życia sobie. Walniemy chwilowo i możemy ruszać dalej. Powinnam oddać zadanie, ale... Miecz poległego paladyna mam wpis. Dotarłem na pole. Być może uda mi się znaleźć zabitego w bitwie Guntrama, syna lorda Baldwina. Podejrzewam, że gościu powinien być paladynem, nie? Raczej nie był se takim zwykłym podlotkiem. Ale podejrzewam też, że będzie dosyć widoczny, nie? Nie wiem, może się mylę, ale... No nie wiem, na razie nie znalazłam. Nikogo, że tak powiem, pasującego do tego rysopisu. W ogóle robi się tutaj dosyć ciemno. Jest. Teleport do wieży strażniczej, list do Guntrama i powinien być miecz, nie? Nie, chyba nie. Ja znalazłam liścik do niego, ale czy miecz? Podejrzewam, że nie. Mój drogi Guntramie, nie mogę nie być dumny z ciebie, patrząc na to, jak dzielnie walczysz za naszą wspólną sprawę. I mimo wszystko serce twojego starego ojca w żaden sposób nie może przestać się obawiać, że pewnego razu utracę ciebie. Tyś mój jedynek, twój kochający ojciec Baldwin. Przy zwłokach paladyna znalazłem list. Sądząc po wszystkim, martwy paladyn poległ w bitwie pod Faring, ale przy nim nie było jego miecza. Może orkowie zabrali go w charakterze łupu? No, brzmi to logicznie. Odpalimy sobie śpiwór, bo... będzie ciężko bez niego. Dużo krwi tutaj jest, naprawdę dużo. Mam nadzieję, że orkowie nagle mi się nie zrespią na głowie. Niestety złapał nas deszczyk. No ale może być deszcz. Deszcz dla mnie będzie przeszkadzał. Przynajmniej mamy teleport, więc już mamy kolejne miejsce, gdzie możemy się poruszać po okolicy Faring. Wieża strażnicza i tak wymaga, że tak powiem, odbicia, nie? No dobra, ten teren jest naprawdę bardzo creepy.
Są orkowie, oczywiście oblegają mnie. Jest ich tam nawet dosyć sporo. Pytanie, gdzie mnie ten teleport przeniesie, bo bym bardzo chciała oddać zadanie do buntowników, tylko nie wiem, czy to bezpieczne się teleportować. Do wieży strażniczej, gdzie mnie to tepnie? Przed samą wieżę. Ała, ej! Ale biją z tej kuszy. Ty, Nahita schodzi z tego? Ale jaja. Dobra, teraz mamy przynajmniej już możliwość teleportacji tutaj bez problemów większych. Także możemy, myślę, wrócić. Możemy wrócić do obozu buntowników Faring. Siemanko, Stone, Paddy, znaczy Shane, Cox, ty coś chcesz ode mnie? Nie, mam tylko zadanie dla Aidana do oddania. W sumie jedno na razie, bo jeszcze wieży strażniczej nie zrobiliśmy. Hej, ty. Rozmawiałem z Jokerem, więc go znalazłeś. Świetnie. Co mi przekazał? Po pierwsze, mam dla ciebie list. List. Wreszcie. Możliwe, że to wiadomość od Kurtisa. Cholera. Tego się obawiałem. O czym mówisz? Prosiłem Kurtisa, by przysłał mi posiłki. Ale okazuje się, że ma za mało ludzi, więc nie może nam pomóc. Co teraz będziesz robił? Muszę się zastanowić. Lepiej powiedz mi, co Joker przekazał ci ustnie. Powiedział, że w lesie obozuje oddział orków zmierzających do Feryn. To źle. A co Joker o tym wszystkim myśli? Jego zdaniem, powinniście zaatakować ten oddział, zanim on was odkryje i dostanie wzmocnienie z Feryn. Ma rację. Musimy natychmiast działać. Niestety. Niestety, co? Oddział orków z reguły ma co najmniej tuzin wojowników. Atakowanie go tą garstką ludzi, których mam, jest zbyt ryzykowne. Więc co zamierzasz zrobić? Wydaje mi się, że doświadczony i odważny samotnik będzie w stanie osiągnąć więcej niż garstka chłopów. Cóż, a skoro ty akurat jesteś doświadczonym i odważnym wojownikiem? Przestań kręcić. Po prostu powiedz mi w oczy, że mam sam zająć się tymi orkami. Cóż, A ty naprawdę byłbyś gotów to dla nas zrobić? Cóż, w zasadzie to wykonuje ważne zadanie dla samego króla, ale z drugiej strony. Tak. Z drugiej strony, jak pomyślę, że orkowie was zaatakują i wszystkich zabiją. Więc zajmę się tym oddziałem. Uff. Kamień spadł mi z serca. Dziękuję ci w imieniu wszystkich buntowników w Myrtanie. Dobra, mordo. Karawana orków, tak? Dokładnie przeszukać cały las. Ja pierdzielę, no. Ja już łaziłam po tym lesie dzisiaj. O kurde, ale odskoczyłam. Nie no, dobra, zejdziemy, zobaczymy. Ciekawe jeszcze jest właśnie, co tutaj jest po tej stronie, bo tu nie byliśmy. Możliwe, że oni będą gdzieś tutaj pewnie i tak na dole właśnie, bo... nie spodziewałabym się ich gdzieś indziej. Groźny wilk, te sprawy. Tutaj wszystko praktycznie schodzi na hita. Gdzie my mamy na mapie punkt? Do Melchiora. To w drugą stronę jest, tak? No, jak najbardziej. No tu nas jeszcze po tej stronie nie było. Zdaję, że ci orkowie gdzieś będą w tym lesie.
Znaczy, może nie po tej stronie, ale ogólnie w tym lesie powinni być. Ojo, baranki, owieczki. Otto. Ale masz zajebisty ciuszek, stary. Piwo ci ukradnę. Dobrze wiedzieć, że tutaj jest jakiś gość. Za chałupą rośnie ci szczaw królewski. Mogłam się tego spodziewać. Sorry, że najpierw cię pójdę okradnę, ale jakby... Potem sobie zapomnę tutaj wejść. No, on się chyba nie obrazi. Akwamaryn znalazłam. I tytonie. Widzę, że lubisz palić, Otto. Witaj, witaj, nieznajomy. Czego ci trzeba? Chciałem się tu tylko rozejrzeć. Cóż, dobrze. Mam tylko nadzieję, że nie ruszysz moich owiec. Żaden problem. Jak się nazywasz? Nazywam się Otto i jestem pasterzem. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland. Mieszkasz tutaj. Teraz tak. Kiedyś jeszcze mieszkał tu mój brat. Ale teraz jest zbrojnym w Engardzie. Już minęło kilka miesięcy, jak go ostatni raz widziałem. Wszystko przez tę przeklętą wojnę. Kiedy to wszystko się skończy? Co wiesz o orkach? Do tej pory zostawiali te okolice w spokoju. Ale gdyby wiedzieli, że znajduje się tu baza buntowników, ten spokój raczej szybko by się skończył. Buntowników? Tak. Obozują w zamku Lorda Baldwina, który znajduje się powyżej mojego domu i jest stąd widoczny. Zamek Lorda Baldwina. Tak. Ale on ze swoimi ludźmi już dawno temu go opuścił. Zapewne orkowie wiedzą o tym i dlatego nie atakują zamku. Jeśli opuścisz tę dolinę i udasz się w stronę Nordmaru, to przejdziesz obok wieży obserwacyjnej Feryn. Jest pod kontrolą orków, dlatego nie radzę ci tam iść. Najlepiej udać się do zamku i przyłączyć się do buntowników. Tam z pewnością przyjmują uciekinierów. Dziękuję za szczegółowy opis. Nie musisz dękować. Bądź ostrożny. Wiecie, co mi się podoba? Że nie każda osoba, która ma imię i z którą możemy dłużej podyskutować, ma dla nas jakieś zadanie. To jest całkiem przyjemne, bo nie ma się takiego uczucia, wiecie, przytłoczenia, nie? Czy mi się wydaje, czy się znowu robi ciemno? Chyba nie, tutaj tak po prostu jakaś taka... Dziwna jest chyba ta aura. Gdzie ty biegniesz, co? Chodź tutaj. Cholero jedna. Czego jest roślina na... Chyba się coś tam zbagowało jednak. Powinnam kończyć odcineczek, ale jeszcze sobie zerkniemy tutaj właśnie po drugiej stronie. Co te polne bestie robią? One tak tutaj się jakoś dziwnie rozpierzchły na dwie strony. Przecież schodziłam po tych schodach i nie było tyle tego. Chyba, że to są inne schody. W sumie możliwe. Ciekawa jestem, czy ten Melchior cały czas tutaj jest i w ogóle, czy to jest na przykład, nie wiem, alchemik, czy jakiś pastuszek. Diabła mnie polna bestia. No, ale chałupę ma całkiem dorodną. Nad wodą. No to jest jakaś farma ewidentnie, także chyba... Chyba Melchior jest... Tak jest, jest jakimś pasterzem. Witam. Nazywam się Roland. Witaj, nieznajomy. Jestem Melchior. Uciekasz przed orkami, czy chcesz dołączyć do buntowników? Nie, to całkiem co innego.
Przybywam z Królewskiego Okrętu Wojennego i mam ważną misję do spełnienia. Szkoda. Zapewne nie masz czasu, aby pomóc nieszczęśliwemu farmerowi. Potrzebujesz pomocy? Tak. Od kilku dni mojemu życiu zagraża niebezpieczny stwór. Każdej nocy łazi po moim polu i z jego powodu nie mogę oka zmrużyć. Może to polne bestie? Nie, na pewno to nie one. Dźwięki, które wydają polne bestie, są zupełnie inne niż u tego stworzenia. Dźwięki. A widziałeś to zwierzę? Nie jestem samobójcą. Kiedy ten stwór wychodzi na łowy, to wolę pozostać w domu i odczekać, aż sobie nie pójdzie. Kiedy ten stwór się pojawia i kiedy odchodzi? No, zazwyczaj zjawia się o północy i łazi tu do rana. No dobra, no to myślę, że będziemy tutaj robić to. Klucz do domu i do magazynu. Siemanko. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Akwamaryn i siarka. O, tutaj jest jakaś nawet kobitka. Jest Klara. Klara, czy ty się fochnisz, jak ja ci wezmę na przykład patelnię sprzed twarzy? Nie, to nie. Drzwi. Aha, dobra, czyli tutaj są po prostu dwa wejścia. Kuferek. Jest warsztat, jakbym chciała. Bez właściwego klucza nigdy tego... Zbiór wiedzy. Dobra, do tamtego miejsca nie mamy klucza. Możliwe, że Klara ma, bo mogę ją okraść. Witaj. Mam. Witaj. Jestem bardzo zajęta. Nie powinieneś mi przeszkadzać. Dobra, to nie. Okradłam cię i jest git. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Ubranie, pas mocy, tytoń miodowy. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. I złotko. No i dobra, oskubałam ich. Zbiór wiedzy od razu możemy przeczytać. Pas mocy. Jaki ja noszę pasek? Jakiś do ochrony mamy, nie? Zbiór wiedzy bym chciała. Super. Rozumiem. Dobra. Moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. W kolejnym odcinku pomożemy Melchiorowi z tym potworem. I myślę, że no ruszymy dalej zająć się zadaniami z dziennika. Zobaczymy, co się uda. Może wieżę strażniczą odbijemy. Dręka z bandytami. To już chyba możemy zgłosić, że już nie ma tej bandy. Banda Ortegi. To jest w sumie to samo. Także możemy chyba to już oddać. Ścigany, no to trzeba będzie pewnie iść drogą od tamtego Jokera i po drodze pewnie są jacyś orkowie jeszcze. Ja się tepnęłam, więc się z nimi nie spotkaliśmy, ale podejrzewam, że tak jest w istocie. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten odcinek i lecę nagrywać kolejny na zapas. Dzięki i cześć.